Witam serdecznie, z tej strony Raptor i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego materiału na moim kanale, którego przyznam nie miałem w planach, ale odbyłem całkiem długą lekturę wielu komentarzy pod pewnym postem, od razu mówię, że nie u mnie, ani pod jakimś moim filmem, chociaż od razu zaznaczę, że czytam wszystkie Wasze komentarze, przynajmniej te najnowsze spod jakby ostatnich filmów, bo później YouTube ma problem, żeby dawać jakiekolwiek inne powiadomienia, ale pomijając rzeczywiście tą kwestię i gdy czytam te wszystkie opinie, to czasami pozostaje jedynie po Geraltowemu mruknąć i dodać siarczyste kurwa. Oczywiście cała sprawa rozbija się od samego początku tylko o jeden istotny, dla wielu niesamowicie istotny element, czyli jak bardzo Netflix odszedł od książkowego pierwowzoru. No jak oni śmiali zniszczyć takie wspaniałe postacie jak Geralt, Yennefer, co oni zrobili z Kahirem, co z naszym wspaniałym antagonistą Vilgefortzem i tak dalej, i tak dalej. To znaczy ja tu bardzo oczywiście to skracam, bo niektórzy naprawdę potrafią całe tyrady wypisywać, jakie to Netflix popełnił błędy. I oczywiście nie ma się tutaj, nie ma jakby co dyskutować z faktem, że tak, Netflix pozmieniał bardzo wiele rzeczy. Z tym, że tutaj jakby nie patrzeć, mamy też do czynienia tylko z opowiadaniami. Opowiadaniami, które no nie w każdym przypadku wyszły dobrze. Kraniec Świata no, wyszedł uważam wyjątkowo słabo. Mniejsze Zło, no był, końcówka była fajna, to znaczy walka z Renfri i z jej bandą była efektowna, ale faktycznie też jakby to opowiadanie było no nie za ciekawie zrobione. Ogólnie sporo niby pospłycali i jakby nie patrzeć, skupili się tylko na tych trzech głównych postaciach, gdzie wiele osób, na przykład czytałem też opinie, gdzie ludzie narzekają na to, iż postać Geralta została zrównana, wręcz poniżona względem takiej Yennefer czy Ciri, no bo no to Geralt powinien być najważniejszym bohaterem Wiedźmina, no bo to w końcu no on jest Wiedźminem, jakby nie patrzeć. I oczywiście ja tak się zastanawiam, kurde, przecież ja cały czas myślałem, że to Ciri jest najważniejsza w tej sadze. Jakby no w opowiadaniach niby nie, racja, ale problem jest taki, że te opowiadania, no konstrukcja tego sezonu miała być taka, a nie inna, aby jakoś wprowadzić nas do sagi. Książka jest oczywiście bardzo dobra i oczywiście nie ma szans, aby ten serial jakkolwiek, nawet jeśli ta historia w serialu będzie działała sama na siebie, jeśli i tak będzie się to dobrze oglądało, to i tak nie ma szans, aby ta historia dorównała tej książkowej. No po prostu pióro rządzi się swoimi prawami i tak samo świat seriali, filmów i załóżmy nawet gier. Więc ta sama historia, ta identyczna historia nie będzie tak samo przedstawiana w każdym z tych mediów. Opowiadania to tylko takie krótkie przygody, etapy z życia różnych bohaterów, czy tutaj chociażby Geralta, bo opowiadania głównie działy się z perspektywy tego Geralta, a wiele rzeczy tutaj Netflix musiał no, w jakiś tam sposób zinterpretować, dodać sobie, tak jak w przypadku Yennefer, cały ten jej wątek zresztą wydaje się jednym z najlepszych elementów. Ale jak wspomniałem, te opowiadania miały nam zaprezentować ten świat tych najważniejszych bohaterów, przez co poza Geraltem mieliśmy dużo tej Yennefer, mieliśmy dużo Ciri, pojawiła się również Triss, która później gdyby się pojawiła, a wiemy, że ona była istotną chociażby przyjaciółką, czy tam no tutaj bardziej jako koleżanką, no ale znała się z Yennefer i później jakby jak to ją tak wprowadzić i no udawać, że tej relacji, że ona niby była, ale w ogóle jej wcześniej nie pokazać, no trochę by było nie halo, tym bardziej no też nie rozumiem osób, które się czepiają że tego wątku Triss, kiedy pojawiła się w przypadku opowiadania, adaptacji opowiadania Wiedźmin, czyli tam w tym czwartym czy piątym odcinku, to już tam nieistotne, no po prostu przy Folteście, sam fakt, że tam jest, jakby nie patrzeć za wiele nie zmienia. Jasne, pojawiają się również różne opinie odnośnie tego, jak została zmieniona charakterystyka postaci, no i to jest już rzecz, z którą trochę ciężej dyskutować, a już czepianie się takich detali jak chociażby Jurga, który tutaj zbiera sobie je w zwłoki, aby je pochować, aby oddać im jakąś tam, nie wiem, cześć, zamiast tego, że jak w książkach chciał po prostu skrócić sobie trasę, żeby szybciej dojechać do domu, albo, no nie wiem, czepianie się Foltesta, że jest troszkę inaczej wykreowany, lub jeszcze, nie wiem, jego wyglądu, bo jest trochę za gruby, on jak coś to nie jest stary, tylko po prostu przez to, że aktor jest trochę bardziej otyły, czy jest no po prostu grubszy, no to wygląda starzej. Ale dobra, bo to też nie o tym chciałem jakby mówić w tym filmie, a zaraz się nie wiadomo jak rozgadam i zejdę z tego tematu. A dzisiaj głównie chciałem poruszyć temat Vilgefortza i Kahira.
bo tutaj już nawet nie chodzi o to, że załóżmy zostały poczynione jakieś zmiany, a no wiadomo, że zostały. W przypadku Kahira tym bardziej, gdzie w zasadzie Kahira, jeśli chodzi o książki, to poznajemy go dopiero po przewrocie na Tanet, gdzie w zasadzie tam po raz pierwszy widzimy jego twarz, gdzie okazuje się jakimś młodym, przestraszonym mężczyzną. I jasne, tutaj ten Kahir ewidentnie jest inaczej kreowany, no jest tutaj tym generałem, tak chyba generałem, czy tam jakimś no po prostu dowódcą tych wojsk Nilfgaardu, dowodzi całym atakiem na wzgórze Scodden, czy jakby tą inwazją, ale trzeba też mieć na uwadze to, że no wiadomo, może się po prostu zmienić, może być jakieś wydarzenie w historii, w życiu tego Kahira, którego tutaj widzimy, które raczej go zmieni, a Kahir jest na tyle faktycznie, jest na tyle istotną postacią w samej sadze, że no na pewno tak będzie, więc ja raczej o to bym się nie martwił. Tutaj już pomijając oczywiście kwestię Kahira, bo oczywiście my też jakby jeśli chodzi o te wydarzenia, które były to przedstawiane z udziałem chociażby Kahira, to my ich też nie znamy z opowiadań. To są te elementy dopowiedziane przez samego Netflixa, a z racji, że Kahir później dopiero się pojawia w tej sadze, a jest wtedy no dosyć istotnym, jakby nie patrzeć, bohaterem, no to chcieli, podejrzewam, dać nam jakiś background z jego historii, czy ewentualnie później jakąś niesamowitą przemianę, aby nam bardziej zależało na tym bohaterze. Ale pozwólcie, że teraz skupię się na tej postaci, której jest już nieco mniej, a która mi się, jej przedstawienie mi się naprawdę spodobało, bardzo mi się nawet spodobało, nie będę tego ukrywał, czyli o Vilgefortza. Vilgefortza, który wiemy, że jest oczywiście wspaniałym, no jest bez wątpienia wspaniałym czarodziejem, pod względem jakby jego umiejętności, jego mocy, no ale również bardzo dobrze włada mieczem, jest podstępny, jest inteligentny. Jeśli chodzi o Vilgefortza, no to oczywiście jego rozmowa z Geraltem na Tanet to jest w zasadzie jeden z moich najbardziej ulubionych momentów sagi, bo to, co się tam dowiadujemy, czy to jaka jest tam, powiedzmy, ta chemia jakby w tej rozmowie, jakie są tam różne emocje, no to jest coś naprawdę niesamowitego i czego jakby się możemy dowiadywać też o historii Geralta, o jego życiu, czy jeszcze o samym Vilgefortzie. Dowiadujemy się tam też sporo o Aretuzie, więc jakby tam jest tyle informacji, że to jest mój jeden z ulubionych momentów. No ale najważniejsza rzecz, jaka powinna nas tutaj interesować, to fakt, że Vilgefortz jest również no, głównym antagonistą wiedźmińskiej sagi. To on jakby stoi za tym wszystkim, jest głównym złym i pociąga wszelkimi sznurkami. I dlaczego taki wspaniały Vilgefortz, potężny Vilgefortz przegrywa z takim Kahirem, który bez problemu również może być pokonany przez Geralta czy Ciri. I powiedzmy, że gdyby nie było jeszcze tego momentu, gdy przebudza się po swoim urazie głowy i odnajduje tego czarodzieja i go szlachtuje, to wtedy jeszcze faktycznie jakby atak na samą postać Vilgefortza, na to jak został wykreowany, miałby sens, no bo jakby to się kompletnie mija z tym, jak został nie tyle wykreowany, tylko z tym, jak był prowadzony w sadze, no bo tutaj już faktycznie ciężko byłoby jakoś to dalej pociągnąć, no w zasadzie no ciężko, wystarczyłoby powiedzieć, że nie wiem, pobrał sobie dodatkowe szkolenia, ćwiczył później się jeszcze w walce w mieczu, odbył jeszcze kolejne, nie wiem, jakieś lata jakiejś własnej medytacji, po prostu nauczył się jeszcze bardziej kontrolować chaos i później stał się jeszcze potężniejszym magikiem. Dla mnie w zasadzie to nie jest żaden problem, w przeciwieństwie dla wielu chyba, nie wiem, bardzo zagorzałych fanów, którym tak wszystko przeszkadza. Ale oczywiście ja mam jakby pewną, zresztą może już nawet spotkaliście się z taką teorią, ja jestem zdania, że to wszystko w zasadzie była ustawka. Mniej lub bardziej kontrolowana, chociaż w większości moim zdaniem bardziej kontrolowana ustawka, gdzie Vilgefortz, trzeba pamiętać, że jakby mamy tutaj już jakby taki etap, chciałem powiedzieć kampanii, ale etap fabularny, to jest już bitwa w górze Scodden, gdzie Vilgefortz w zasadzie już jest po stronie, no niby Nilfgaardu, można by powiedzieć, że jest po takiej stronie trochę własnej, gdzie on jakby chce sam sobie chce osiągnąć własne cele w tym całym konflikcie, ale oczywiście jest w jakimś tam porozumieniu z Emirem Var Emrys i myślę, że po tym, gdy teleportował się do Kahira, jemu wcale nie zależało na tym, żeby go zabić, no bo jasne, Kahir i tutaj też co warto zaznaczyć, moim zdaniem Kahir nie jest też wtajemniczony w to, że faktycznie Vilgefortz w jakimś tam sposób jest po jego stronie, chyba że tak wybitnie obaj udawali, aby jakiś żołnierz z zakrzaków tego nie zauważył, no ale podejrzewam, że Kahir nie jest tutaj w sprawę wtajemniczonej. I oczywiście widzieliśmy wspaniały pokaz Vilgefortza, tak jak się teleportował, jak zaszlachtował kilku żołnierzy bez większego problemu, a podejrzewam, że ci żołnierze, którzy jednak towarzyszyli Kahirowi, no to byli
Możliwe, że jednak trochę nieco doświadczeni, bardziej doświadczeni żołnierze niż ci, co szli sobie w pierwszej fali na umocnienia czarodziejów. No ale w samej walce oczywiście, co też jest, to jest niesamowicie istotne, to jest to jakby połączenie pomiędzy Yennefer i Vilgefortzem. Chociaż połączenie, bo na początku pomyślałem sobie, że to połączenie polega na tym, że Yennefer dosłownie, możliwe, że tak jest, że Yennefer dosłownie wyczuwa jakby moc każdego z tych czarodziejów, czy dosłownie jakby się łączy z nim. I może nie, że patrzy dosłownie jego oczami, ale jednak w jakiś tam sposób czuje jego obecność, ale z drugiej strony później oni się meldują również, gdy w przypadku Tisai, czy później wywołuje jeszcze Vilgefortza, sama Yennefer, to Vilgefortz się wtedy nie odzywa i Yennefer już wtedy myśli, że faktycznie stracili Vilgefortza, albo no nie, coś się z nim złego załóżmy stało, więc no ciężko tutaj tą kwestię w tej chwili wyjaśnić, może będzie to jeszcze poruszane, ale no jakby nie było, to oczywiście Vilgefortz walczy na początku bardzo dobrze. Wiemy, że ogólnie to jest postać, która ma doświadczenie wojskowe, umie w taktykę, że tak pozwolę się wyrazić, więc no nie jest głupi, jest, tak jak wspomniałem, naprawdę inteligentny i uważam, że tutaj specjalnie pozbył się swojej mocy, pozbył się tego chaosu, który tutaj tak powtarzałem jak mantrę bohaterowie, nie kontrolował go, specjalnie robił to chaotycznie, zresztą no właśnie, Yenna wyczuwała to, jak on dysponuje tym chaosem, jak rozdysponowuje tą magię, więc faktycznie jest to, podejrzewam, trochę większe połączenie niż taka zwykła komunikacja głosowa, ale no kontynuując dalej ten wywód, pozbył się całego tego chaosu, walczył dosyć tak chaotycznie, gdzie podejrzewam bez problemu tego Kahira Vilgefortz mógł tam pokonać, no ale tak jak powiedziałem, uważam, że nie zależało mu na tym, aby go pokonać, może nawet sam Emir mu powiedział, że ma, nie wiem, nie zabijać jakichś ważniejszych dowódców, czy kogokolwiek może nawet, no czy kogokolwiek to raczej na pewno, nie? Jednak wątpię, że Emirowi zależy na jakichś tam zwykłych byle jakich żołnierzach. Tym bardziej, że jednak Kahir był odpowiedzialny za to, aby sprowadzić Cyrillę. No a kim Cyrilla jest dla samego cesarza, no to wiadomo, nie chcę tu ewentualnie spoilerować osobom, które może nie wiem, nie czytały, czy nie interesowały się dotąd. I to też jest bardzo ważne, że no Kahir tutaj też nie mógł zginąć, no bo kurczę, no to sama Ciri, no i wiadomo, no później już nie chcę wchodzić, bo jak mówię, jak ja się rozgadam, to będzie problem. Pod sam koniec tej walki Vilgefortza z Kahirem on odwraca się jakby nawet do tego zbocza i trochę uważam tak wyzywa samego Kahira, wyzywa oczywiście w sposób taki, że go prowokuje, krzyczy do niego czego chce, że co ci chodzi i tak dalej, udaje, chyba że faktycznie już skończył mu się ten chaos, specjalnie oczywiście, no już nie ma tego miecza, no ale jakoś musi upozorować uważam ten swój wypadek, więc robi zresztą bardzo dobry unik od miecza Kahira, daje się kopnąć, no i stacza się w dół i tutaj jest ten jakby moment najbardziej wątpliwy, znaczy skąd mógł wiedzieć, że nie wiem, że oberwie faktycznie w głowę, żeby jakoś przerwać to połączenie pomiędzy jedną, czy ewentualnie sam je po prostu przerwał, mógł się, nie wiem, specjalnie wtoczyć jakoś na ten pieniek, czy tam skałę, to nieważne już w co on tam walnął, bo w całym tym przypadku chodziło oczywiście o upozorowanie swojego jakiegoś poważniejszego wypadku, czy może śmierci. Śmierci to może raczej nie, no bo wiemy, że Vilgefortz i tak później się pojawi, to znaczy może tam Yenna mogła pomyśleć, że już Vilgefortz umarł, ale oczywiście on na pewno powróci, no bo będzie chociażby na balu na Tanet i wśród tych wszystkich czarodziejów i tak dalej, więc nadal będzie pojawiał się publicznie, ludzie go będą doskonale kojarzyć, będą go znali, więc jakby śmierć tu odpada, chyba że no oczywiście później będzie chciał zrobić jakby taki chwalebny powrót, że walczył oczywiście tutaj w bitwie o wzgórze Sodden i to też jakby przysparza mu dodatkowego atutu pod tym względem, że no te osoby mogą go zdecydowanie mniej podejrzewać o jakieś tam konspiracje, spiski z Nilfgaardem, no bo skoro on walczył przeciwko Nilfgaardowi, przeżył, wrócił jako bohater, no to dlaczego miałby to robić? No ale uważam, że właśnie upozorował tak swój jakiś wypadek, czy to śmierć, czy po prostu wypadek już nieważny, aby później wrócić. No ale jeszcze okazało się, że jakiś tam czarodziej go zobaczył, no to Vilgefortz go zaszlachtował. Gdyby tego momentu, mówię, nie było, to wtedy miałbym wątpliwości, ale gdy pojawił się ten moment, gdy faktycznie Vilgefortz go zabił, no to ja już w ogóle nie miałem żadnej wątpliwości, że to jest ustawka i to jest specjalny plan Vilgefortza, aby móc się teraz ewentualnie ulotnić, czy aby zgrywać później jakiegoś bohatera. Oczywiście wszystko to, co tutaj mówię, zostanie zrewidowane dopiero w drugim, czy tam może trzecim, albo jeszcze kolejnym sezonie, no może aż tak daleko nie. Więc musicie traktować z małym przymrużeniem oka to, co tutaj mówię, jak i zresztą wszystko to, co możecie czytać w internecie, co ewentualnie ktoś pisze.
Bo ja na przykład naprawdę jestem wielkim fanem Wiedźmina. Może niektórzy nie wierzą, albo znają mnie może wyjątkowo krótko, oglądają może mnie od dosłownie kilku filmów. Na pewno są takie osoby, ale no to jest świat, który sobie bardzo cenię, ale jednocześnie jakoś, nie wiem, nabyłem tą magiczną umiejętność, aby odróżniać jedną adaptację od drugiej i to, że jedna adaptacja coś ewentualnie zmienia, to nie zmienia mi tej pierwotnej, czyli książkowej wersji, która jest uważam najlepsza i co by tutaj w serialu nie pozmieniali, co by nie pododawali, no to mi nie zmieni przyjemności z tego, co jest w książkach. A jeśli to w samym serialu będzie działać, a jeszcze nie wiemy na przykład, jak te wątki dalsze się potoczą, no to ja uważam, że nie ma sensu niepotrzebnie się denerwować, krytykować, psuć sobie zabawy z oglądania. To nie jest bardzo dobry serial. W zasadzie ciężko stwierdzić, czy to jest dobry serial. Ja na przykład po serialu Wiedźmin zacząłem teraz oglądać Dom z Papieru. Co prawda jestem gdzieś w połowie pierwszego sezonu, ale ten Dom z Papieru ogląda mi się naprawdę o wiele lepiej. Ten pierwszy sezon Wiedźmina no ma niestety problemy. Jest, pomimo tego, że uważam, iż jest to naprawdę rewelacyjnym pomysłem wprowadzenie tych trzech osi czasowych, aby to faktycznie jakoś posklejać, aby te opowiadania, które są porzucane na w różnych okresach życia Geralta, czy po prostu w różnych czasach, by miały rację bytu po przełożeniu na ekran. Ale pomimo tego, że jest to dobry pomysł, no to jednak jeśli chodzi o samo wykonanie, wykończenie już jest troszeczkę gorzej. Jeśli chodzi o finał, no powiedzmy, że dwa ostatnie finałowe odcinki, straciliśmy również sporo czasu na to, aby podopinać te niektóre rzeczy, aby wyjaśnić widzowi, co faktycznie się wcześniej działo. Ale faktem jest to, że faktycznie osoby, które kompletnie nie są zaznajomione z sagą, czy po prostu nie czytały jakichkolwiek streszczeń, czy totalnie nie znają tej historii, mogły się w jakichś tam momentach pogubić, czy jakby osoby, które się za bardzo nawet nie interesują Wiedźminem, tym bardziej. Bo sam byłem świadkiem takich reakcji, powiedzmy, sporo się takich rzeczy naczytałem, więc no coś jest na rzeczy. Ale z drugiej strony takie totalne jechanie, jakie to jest chujowe, gówniane, co ten Netflix odjebał, bo coś pozmieniał w jednej czy drugiej postaci, albo w zasadzie w wielu postaciach, no wydaje mi się totalnie irracjonalne. A, jak coś Fringilla również walczyła w bitwie o wzgórze Sodden, czy raczej tam była, ale jakby totalnie nic o niej nie wiemy. I tutaj faktycznie, jeśli chodzi o Fringillę, no to tu może być największy problem, żeby jakoś to dokończyć jej jakby wątek, aby to jakoś później rozwiązać, gdy spotyka się razem z Geraltem, no ale w zasadzie Geralt no, tutaj może nie mieć w ogóle później pojęcia, serialowy Geralt może nie mieć w ogóle pojęcia, że co ona tutaj robiła, może się jakoś jej postać zmienić. To nie byłaby jakaś pierwsza taka wielka zmiana, jeśli chodzi o seriale, że jakaś negatywna postać, czy kreowana na antagonistę, może się wskutek jakiegoś istotnego wydarzenia kompletnie odmienić. Jak na przykład, nie wiem, Jaime, który był wielkim dupkiem na początku, nikt go nie lubił, a później stał się jedną z najbardziej ulubionych postaci. Co prawda, tutaj mówię, nie chcę wchodzić w to, jak był pisany na przykład w książce, bo no, tego nie mam pojęcia, nie czytałem Gry o Tron, ale tam na przykład ta postać bardzo działała. A, i tam też oczywiście były zmiany, tam było wiele bardzo istotnych zmian, jeśli chodzi o książkę, gdzie w serialu, bo czytałem różne ciekawostki, niektóre postacie załóżmy tu żyły, tu nie i to wiecie, no to jest uważam też istotne. No co innego tam jednak brało to na tapetę HBO, które no możliwe, że faktycznie zrobiłoby lepiej tego Wiedźmina, bo jednak podejście do tego typu produkcji, gdzie pewnie Wiedźmin dostałby na start od razu większy budżet, lepiej podejrzewam by się do tego przyłożyli, no ale mamy to co mamy i aż tak źle uważam nie jest, pomimo tego, że faktycznie jakieś tu wady są. No dobra, kończę, bo oczywiście nie ma sensu dalej tutaj się rozgadywać, aby nie rozwodnić jakoś tego materiału. Także zapraszam ewentualnie do dyskusji, dajcie znać, co myślicie o tym, co tutaj powiedziałem. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i oczywiście do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.